Siema wszystkim, jak wiecie, nasz kanał, bo widzowie też go tworzą, bardzo szybko się rozwija. Mamy już ponad 52 tysiące, prawie 53 tysiące subskrypcji i lecimy po więcej. I doceniła mnie pewna firma, która wysłała mi to krzesło. Jest to firma Diablo, tu macie logo. I co? I opowiem wam trochę o tym krześle. Lecimy do recenzji. Nie będzie openingu. Dlaczego nie będzie openingu? Ponieważ openingi są nudne i są krótkie i są... Albo będzie opening. Dobra, zróbmy z openingiem i z recenzją. Jeszcze przed openingiem zapraszam was do linku w opisie. Macie tam całą ofertę Diablo. Jeżeli chcecie się z nią zapoznać, linki są od razu w opisie. Polecam sprawdzić. Witam w moim warsztacie do openingów. Przenieśliśmy się do tego miejsca, jeszcze nie znacie. Tu będziemy otwierać paczki. I co mamy tutaj? Tu mamy wielkie pudło od Diablo. Jest tam fotel, duży fotel, świetny fotel do grania. Naprawdę otworzymy go. Nie mogę się doczekać. Otwarte. To co? Lecimy do recenzji. Okej, mamy już nasz fotel na miejscu docelowym. I teraz tak. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że będzie tak solidnie wykonany, ponieważ wszystkie szwy, cały materiał i tak dalej są naprawdę super. Powiem wam szczerze, może to dlatego, że się nie znam na fotelach. Ten fotel kosztuje około 600 zł, więc w porównaniu do cen innych foteli jest to bardzo mało. I teraz tak, co tu mamy? Mamy tak, mamy skórzane wszystko, tutaj tapicerę całą skórzaną, super. Mamy oparcia, myślałem, że będą z plastiku, podłokietniki właściwie, nie oparcia. Podłokietniki. Myślałem, że będą z plastiku, ale są z jakiegoś tworzywa, miękkiego. I jak gram na komputerze, bo to jest fotel do grania oczywiście, prawda? To nie będę siedział na tym przy stole wigilijnym. Jak gram na komputerze, to jest mega wygodne. Nie rysuj mi łokci, naprawdę siedzi sztos. Jest solidnie wykonane. Teraz tak, poduszeczki. Wcześniej miałem to. Już nie mam tego. Już tego nie ma. Poduszki są mega wygodne. Często naprawdę siedzę sobie wyluzowany, mogę odchylić sobie fotel. To jak mnie zdenerwujecie na streamie, tak sobie leżę. I chillować. Jest idealny do konsoli, ponieważ mogę go pochylić jak chcę. Powiedzmy tak. Biorę pada i sobie gram. Jest idealny do konsoli. Jest przy moim biurku, przy moim komputerze, sprawuje się świetnie. Polecam ten fotel. Kosztuje około 600 zł, jak już mówiłem, więc to nie jest dużo jak za fotel, bo patrzyłem ceny, byłem w różnych sklepach. Jeżeli chcecie mieć dobry fotel gamingowy, firma Diablo. Lecimy do gierki, pokażę wam w gierce co i jak. Jesteśmy już w gierce, jest to solówka, powiem wam szczerze, że tak. Gdyby nie był wygodny, to już pewnie dawno bym na mnie siedział na streamach, ale jest mega wygodny, mega sztos, naprawdę polecam wam ten fotel. Mówię wam to szczerze, nie dlatego, że to jest reklama, mówię wam to szczerze, polecam. Może dlatego, że nigdy na takim nie siedziałem. Ale naprawdę, za tą cenę macie solidne wykończenie, solidny fotel. No nie wiem, czego chcieć więcej, naprawdę. Po typku, easy. Co prawda mnie trafił, ale easy. Łokieć fajnie leży mi tutaj na... prawa ręka, w sensie ta, co myszkę trzyma, bardzo fajnie mi leży na tym podłokietniku. Super, naprawdę. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest. No nic, no chyba tyle, bo co więcej mogę powiedzieć o tym fotelu. Jest mega wygodny. Czasami jak nie gram na streamie, to siedzę w takiej pozycji. Oparty o tą poduszkę. No na streamie tak nie mogę siedzieć, bo to średnio wygląda, taka szyja wydłużona, ale dobra. Po prostu jest najwygodniej wtedy. O, myszka mi się zawinęła. Dobra, po typiarce. Chyba double pompę chciała grać. Myszka mi się zawinęła, bo teraz kabel przestawiłem. Zamiast jest za monitorem, to leży już luzem. Muszę sobie kupić, jest takie chyba urządzenie na ten kabel, prawda? Taki, co podtrzymuje. To będę musiał to kupić. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie mam pojęcia, nigdy tego nie miałem. Pamiętajcie, januszowe oko tutaj wszystko widzi. Lecimy dalej. Bardzo mało jest plastiku w tym fotelu.
bardzo mały z plastiku, co mnie cieszy, naprawdę. I ten plastik też jest spoko wykonany, powiem szczerze, jeżeli już jest. Jest on na... Pod podłokietnikami, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, ale tak powiedziałem. Pod podłokietnikami jest ten plastik. I on jest tylko po to, żeby ładnie to wyglądało. Więc to nie jest jakiś kluczowy element tego fotela. Jest też plastik na naszym... O. Dobra, po typiarce. Sekunda, muszę się skupić. Dobra, weźmy tak. Jest też plastik na naszym siłowniczku. Czyli tym, co nam podnosi i opuszcza, ale też jest tylko jako obramówka tego. W sensie jako... no obramówka, no taka jak obudowa tego siłowniczka. Więc to też nie jest jakiś kluczowy element fotela. Bo wiem, że ludzie nie lubią plastików. Jeżeli chodzi o kółka, one są, nie wiem z czego zrobione, ale w ogóle nie rysują. Ja mam parkiet drewniany, więc to jest dosyć droga podłoga. I zależało mi na takim fotelu, żeby nie rysował. A mój stary fotel strasznie rysował i musiałem kupić taki dywanik pod to. Przy tym fotelu nie muszę mieć dywanika, więc to też polecam, jeżeli ktoś ma jakieś panele, jakieś... nie wiem, parkiety, jakieś takie kafelki, nie kafelki, to polecam. Naprawdę polecam ten fotel, ma fajne kółka. Nie rysują, więc jest sztos. Co jeszcze? I chyba tyle będzie. Idę dograć tą gierkę, może coś wygramy. I ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że moja pierwsza recenzja czegokolwiek, bo możliwe, że kiedyś będą inne rzeczy, wam się spodobała. Zostawcie suba, łapkę, dzwoneczek, pamiętajcie. Zapraszam was na linki w opisie. O ty. No i padłem, ale to przez to, że jestem słaby.